Witam wszystkich bardzo serdecznie na literackim wtorku. Ciągle mamy tę trudną sytuację pandemiczną. W związku z tym nie możemy spotykać się z autorami. No więc ten wtorek jest taki, że ja jestem w Ciecierzycach, a nasz gość gościni jest w Warszawie. No i dzięki tym nowym technologiom możemy się zobaczyć. Miejskie Centrum Kultury w Gorzowie Wielkopolskim udostępniło nam taką możliwość. Bardzo się z tego cieszę, bo po wcześniejszych filmach wiem, że wielu z Was ogląda te moje rozmowy. Po prostu wszyscy jesteśmy jakby stęsknieni już tego kontaktu z autorami i chcemy też kogoś nowego zobaczyć. I taką nową postacią dla nas tutaj w Gorzowie i okolicach jest Joasia Jagiełło, którą serdecznie witam. Dzień dobry. Joasiu, mamy tę trudną sytuację od roku. Rok 2020 był bardzo trudny i z relacji wielu autorów wiem, że nie mogli tworzyć, nie mogli w tym czasie zamknięcia, tym czasie takiego odosobnienia tworzyć, ponieważ nie mieli bodźców. Mówili, że potrzebują tego bycia z ludźmi, a jednak no, musieli być w domach. Natomiast ty, z tego co się dowiedziałam, wydałaś mnóstwo książek w minionym roku. Zadziało się w twoim literackim życiu artystycznym bardzo wiele i od tego bym chciała właśnie rozpocząć, żebyś nam powiedziała, co ci się w trudnych czasach udało zrobić. To jest bardzo optymistyczne to, co mówisz. Ja przede wszystkim witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Ja ogromnie żałuję, że nie mogę być z Wami na żywo, bo uwielbiam spotkania na żywo. Jestem też osobą, która uwielbia ludzi, która przed pandemią właściwie w tygodniu, może jeden wieczór miałam jakiś taki spędzony w domu, a cała reszta to były spotkania poetyckie, spotkania autorskie, kino, teatr, wernisaże. Byłam takim wernisażowym chadzaczem też, bo ja też uwielbiam malarstwo i sama maluję. Natomiast pamiętaj, Beata, że książki, które zostały w tym roku wydane, w większości zostały napisane w zeszłym roku, czyli jeszcze w 2019. No bo cieszę się, że mimo pandemii mogły być właśnie wydane. Tak, to się bardzo cieszę, że mimo pandemii mogły być wydane. Natomiast ja nie należę do tej rzeszy twórców, którzy mówią, że żeby pisać muszą mieć te bodźce i którzy nie mogli pisać dlatego, że zostali zamknięci w domu. Ja też przez długi czas nie mogłam pisać, ale to zupełnie z innego powodu. Kiedy zaczęła się pandemia, był taki moment, to było właściwie dokładnie rok temu, bo to był marzec, chyba 16 czy 18 marca. Słuchajcie, pamiętam to jak dzisiaj, to był jakiś taki, ja to nazwałam czarnym czwartkiem, bo muszą Państwo wiedzieć, że wielu autorów, a szczególnie tych, którzy piszą dla dzieci i młodzieży, utrzymuje się w dużej mierze ze spotkań autorskich. Ze spotkań autorskich, które zawsze były organizowane na żywo. Ja tych spotkań miałam już w kalendarzu zapisane marzec, połowa marca, kwiecień, maj, aż do czerwca, nawet na wrzesień już miałam zaplanowane spotkania. I ja już byłam na takim etapie życia, że utrzymywałam się tylko ze spotkań i z pisania. No a tutaj nagle przyszła pandemia i ja pamiętam, że jednego dnia straciłam jakieś straszne mnóstwo pieniędzy. Takie pieniądze, wiecie, na 3 albo 4 miesiące życia. Mniej więcej tak, to był ten dla mnie taki czarny czwartek. I większość autorów, których znam, którzy żyją z tych spotkań, to żyje tak, że spotkania są zawsze wiosną i jesienią, więc jesienią mamy spotkania, gromadzimy sobie pieniądze jak te chomiki na zimę. No później w grudniu, w styczniu, w lutym spotkań właściwie nigdy nie ma. Przejadamy te pieniądze i od marca ruszają nowe spotkania, więc ja nie miałam żadnych oszczędności. Natychmiast zawiesiłam kredyt, natychmiast wystąpiłam, żeby zawiesić ZUS, bo mam firmę. Znalazłam się naprawdę w trudnej sytuacji i musiałam z podkulonym ogonem wrócić do mojego byłego pracodawcy, czyli do Pearsona, bo ja się też zajmowałam podręcznikami do angielskiego. No i dostałam bardzo dużo różnych prac, za które mogłam przeżyć, ale tak się ciągle bałam, że już nie dostanę więcej, że brałam wszystko, co dawali.
efekt był taki, że zaczęłam pracować tak od marca właściwie aż do połowy lipca. To był straszny dla mnie czas, bo pracowałam po 12, po 13 godzin dziennie nawet czasem. I w weekendy tyle wzięłam tych projektów. No ale znowu sobie nazbierałam pieniędzy, no i później było trochę lepiej, były jakieś wakacje, znowu mogłam pisać, bo ja pisać kocham oczywiście najbardziej. Natomiast jeżeli chodzi o ten rok pod względem wydanych książek, to on rzeczywiście był szczęśliwy, bo wyszły dwie książki, które zostały jakoś tam zauważone w konkursie Astrid Lindgren. To była książka Urodziny i Tam, gdzie zawracają bociany. Bociany dostały trzecią nagrodę, a Urodziny wyróżnienie, ale w jednym konkursie, więc to było bardzo, bardzo fajne. O, też masz Urodziny. No i później już jesienią wyszła książka To już nie ma znaczenia. To nie było z żadnego konkursu, wydawnictwo Zielona Sowa. I jeszcze jedną rzecz zrobiłam w pandemii, to rzeczywiście tutaj ten lockdown mnie bardziej jakoś zainspirował, żeby wreszcie to zrobić, bo no, teraz ta pandemia troszeczkę tak już się do niej przyzwyczailiśmy, myślę, przynajmniej ja, chociaż i problemy rodzinne były, i ludzie chorują, i wielu moich znajomych, i rodzina, no na przykład ojciec mojego partnera zmarł na COVID, więc było też dużo bardzo smutku w tym czasie. Ale pamiętam, kiedy zaczęła się ta pandemia i kiedy ona tak trwała, później zaczęła się ta fala taka jesienna, że my byliśmy jakoś coraz bardziej przerażeni. I ja pomyślałam sobie, że bardzo chciałabym zrobić to. To jest zbiór moich opowiadań, które wydał mój tata, wydawnictwo Mons Admirabilis w Iwoniczu Zdroju, bo mój tata jest też literatem i pisze i ma takie maleńkie kameralne wydawnictwo, które nie ma żadnej promocji i dystrybucji, no ale potrafi bardzo ładnie zredagować książkę i ją wydać i zrobił to dla mnie w prezencie nawet, bo to były takie opowiadania, które ja pisałam od lat i pomyślałam sobie, że chciałabym, żeby zaistniały w formie książkowej, żeby jakby to dokończyć, no bo nie wiadomo, bo ta pandemia, a może szlak mnie trafi i już nigdy. Nie, no słuchajcie, przecież my wszyscy musimy tak myśleć, bo nawet ludzie zdrowi czy bardzo odporni też czasami chorują bardzo ciężko. Znam takich młodych, którzy chorowali bardzo ciężko, wyszli z tego, ale naprawdę ledwo, ledwo. No więc właściwie, no ja już aż taka młoda nie jestem, jestem babcią, słuchajcie. No a babcie... Nie wyglądasz, tak. Nie wyglądam, ale jestem, mam 3-letnią wnuczkę, no i bardzo bym chciała nawet dla niej pożyć jak najdłużej, no ale przecież to wszystkim nam uświadomiło jakoś tam jednak, że nie jesteśmy wieczni, no więc też się bardzo, bardzo cieszę. Czy dla wnuczki powstały wiersze, utwory dla niej konkretnie już? Ależ tak, przede wszystkim, kiedy była pandemia, był taki moment, taki jakiś straszny moment, że ja się w ogóle bałam nawet pojechać do mojej córki, bo ja miałam paranoję, że ja ją zarażę, nie że ja się zarażę, tylko że ja ją zarażę. To jest moja ukochana córeczka i moja ukochana wnuczka, że im się coś stanie. Przecież to nie było jeszcze wiadomo, że tak dzieci może nie przechodzą tego ciężko, to były te początki. I one wyjechały razem z chłopakiem Julki, wyjechali do takiego domu pod Lublinem, bo się okazało, że tam po prostu stoi pusty dom z ogródkiem, w którym Róża mogła się bawić, no bo jeszcze zanim wyjechały, no to kilka razy tam Julkę z dzieckiem spisała Straż Miejska na przykład, bo dziecko na chwilę wyszło z wózka, tak? To były takie przecież realia. Parki były zamknięte, lasy, wszystko. No co ona miała siedzieć w tym 30-metrowym mieszkaniu, nawet bez balkonu z tym dzieckiem. No i pojechali. I ja po prostu tak bardzo tęskniłam za małą Różyczką, że wymyślałam dla niej bajki i nagrywałam, robiłam takie filmy. W bajkach brały udział różne takie zwierzątka, których ja mam pod dostatkiem. To wcale nie są zwierzątka Róży, tylko moje. No jakoś tak się wzięły z całego życia, trochę jest tych pluszaków. No i to były takie opowieści, zresztą takie pandemiczne trochę, bo to się wszystko działo w takim lesie, był wirus i tak dalej, więc nagrałam kilka takich opowieści.
No i też mam nadzieję, że różyczka będzie niedługo wystarczająco duża, żeby czytać albo słuchać książeczek z serii Czytam sobie, bo to są niby książeczki do wspierania nauki czytania. Ja napisałam takie 4 dla Egmontu, no teraz to się nazywa HarperCollins Kids, ale to był Egmont. 4 książeczki takie napisałam. Ta jest przecudna i przecudnie ilustrowana o dziewczynce. Jest taka, że nawet dla mnie, dla dorosłej osoby jest interesująca wizualnie. No właśnie tak, wspaniała ilustratorka Jola Richter-Magnuszewska. Więc ja myślę, że Róża już będzie za chwilę na tyle duża, że będzie mogła te książeczki czytać. Ja też przygotowuję wiersze dla dzieci i muszę wam powiedzieć, że jak jestem u Róży, a to się dzieje bardzo często, bo moja córka jest no, taką młodą śpiewaczką w Operze Bałtyckiej, już brała udział w 2 spektaklach, no i kiedy ona wyjeżdża na próby albo na spektakle, to my bardzo pomagamy. No i na przykład jej partner też śpiewa i ostatnio śpiewali w jednym spektaklu, no to wtedy jadą razem. No i to jest na przykład tydzień, albo prawie 2 tygodnie, kiedy cała rodzina zajmuje się dzieckiem, przychodzimy na noce i tak dalej. No więc czytałam Różyczce różne takie wiersze, na przykład o lamie, która pluje, takie tam o zwierzątkach, bo mam taki projekt, żeby gdzieś to skompletować, jak to się mówi, dokończyć i może spróbować gdzieś wydać. No i bardzo jej się podobały, no to jest oczywiście szalenie miłe. A pod choinkę napisałam jej zupełnie własną książeczkę tylko dla niej. No nie mogę jej pokazać, bo ona jest w jednym egzemplarzu i powędrowała do Róży. A książeczka nazywała się Duch Dawid i Butelka. I była o tym, jak Duch Dawid nie mógł rozstać się z butelką. No tak jak Róża się nie mogła rozstać z butelką. Już była duża, a cały czas mleczko piła z butelki. No i pomyślałam, że to może będzie taka trochę terapeutyczna książka. No i sama to napisałam i zilustrowałam. No i ten Duch Dawid jest i Róża często prosi, żebym jej Ducha Dawida czytała. O to cię właśnie chcę zapytać. O to, że zaczęłaś swoją literacką przygodę w druku od wierszy dla dorosłych. Tak, ale nadal piszę wiersze dla dorosłych, tak. A gdzie nastąpił taki moment, że stwierdziłaś, że możesz pisać dla dzieci lub dla młodzieży? Co się wydarzyło, że poczułaś, że to może być dobre? No to było tak, wiersze pisałam od lat nastoletnich. Nie wiem, czy ty też, ale myślę, że to jest dość częste. Zaczęłam pisać wiersze, kiedy po raz pierwszy się zakochałam w chłopcu z mojej klasy, który nie zwracał na mnie uwagi i moja przyjaciółka się zakochała w tym samym chłopcu i myśmy mu podrzucały anonimowe listy na wycieraczkę. Podpisywałyśmy się jako Sybilla i Madame, chyba ja, ona była Sybilla, a ja byłam Madame, albo na odwrót. Już nie wiem, w każdym razie był to taki tandem trochę. Powiem wam jeszcze taką anegdotę, że żeby podrzucać te wiersze na jego wycieraczkę, to my się zapisałyśmy do pomocy społecznej. Była taka akcja pomocy staruszkom w szkole i tym staruszkom nosiło się obiady. No i jedna z tych staruszek mieszkała właśnie w bloku tego chłopaka i my przy okazji podrzucałyśmy te liściki i ja wtedy zaczęłam pisać pierwsze wiersze, chyba mu tam też 1 czy 2 podrzuciłam, a potem zauważyłam, że bardzo pięknie to pomaga przy wyrażaniu emocji tych wszystkich, tej całej niespełnionej miłości. No i jak zaczęłam pisać wiersze, to już pisałam i pisałam strasznie złe, te okropne. Te wiersze, no jedne gorsze od drugich, no wiadomo, no ale miałam 15 lat. I potem zauważyłam, że dla mnie w ogóle wiersz jest taką formą wypowiedzi bardzo naturalną. Później oczywiście, kiedy no dorastałam, też się stawały inne te wiersze, mniej takie o mnie, tak, a trochę może bardziej o świecie, może bardziej takie uniwersalne, a nie tylko, że ja tam wylewam swoje żale. Ostatni mój tomik ma tytuł Perspektywa powietrzna i mam, on już wyszedł dosyć dawno, bo 2017 rok, no to już by wypadało, żeby coś nowego, bo ja już mam materiał
na nowy tomik wierszy. I teraz, jak to się zaczęło, że proza? Tak naprawdę to było tak, że ja zawsze chciałam pisać grube książki też, bo to jedno z drugim nie, to się nie wyklucza. Ja po prostu zawsze chciałam zostać pisarką. Jakoś tam byłam poetką, ale wiadomo, no, że tak, no, z wierszy to ani wyżyć się nie da, że no to jest takie hobby, a ja wyobrażałam sobie, że będę też tworzyła jakieś takie grubsze książki, ale bardzo długo nie potrafiłam się na to odważyć. Ja byłam dopiero po 30, kiedy napisałam Kawę z kardamonem. Też ją mam gdzieś tutaj. Kawa z kardamonem. O, wyglądała tak. To ciekawe, bo Kawa z kardamonem już miała 7 wydań. Doczekała się też następnych... Była dla jakiego czytelnika wiekowo? Dla młodzieży. Bohaterka ma 15 lat. Mhm. I dlaczego zdecydowałaś się na młodzież? Czekolada z chili, tiramisu z truskawkami i mleko z miodem, które ma aż 460 stron, więc to jest taka seria kawowa. I skąd mi się to wzięło, że to było dla... Skąd mi się to wzięło, że było dla młodzieży, tak? Tak. Miałam w domu córkę w wieku głównej bohaterki. Przedtem przez długi czas uczyłam w szkole, gdzieś chyba 8 lat. Więc tak mi się trochę wydawało, że ja znam młodych ludzi. I kiedy zaczęłam pisać tę pierwszą książkę, ja na początku w ogóle nie wiedziałam, co to ma być. Może kryminał, może jakaś powieść po prostu. Naprawdę nie miałam pomysłu, jakby... to nie było tak, że od razu miałam pomysł i wiedziałam, że ja chcę to pisać. Bardziej to wynikło z jakiejś takiej myśli. Pamiętam, jak rozmawiałam z moją córką, która wtedy namiętnie czytała Harry'ego Pottera i Zmierzch. I ja ją zapytałam, czy czyta... Nie, Zmierzch był okropny, Harry Potter cudowny. No, nadal uwielbiam Harry'ego Pottera. Uważam, że to jest bardzo dobra książka w sumie. No ale ona czytała tylko to. I ja ją zapytałam... Czy nie poczytałaby jakichś takich powieści o miłości, o życiu, o szkole, coś takiego. I ona powiedziała, wiesz, nic mi się tak za bardzo nie podoba. I to był ten taki impuls. Pomyślałam sobie, no może napiszę coś, co by jej się spodobało. Bo na przykład ja za młodych lat byłam namiętną czytelniczką Małgorzaty Musierowicz, a na przykład Julia powiedziała, że ona nie lubi Musierowicz, że dla niej to jest jakieś takie... No nie wiem, na czym to polega. Może akcja jest za mało wartka, może to nie takie problemy, na przykład o jakich ona by chciała przeczytać. Inny typ pokolenia. Inne pokolenie, inny sposób pisania. Nie wiem. No i pomyślałam, że spróbuję to, bo tak może mi się wydawało, no, że dla młodzieży to umiem, może to będzie trochę prostsze, nie wiem z czego to ja tak do końca. Że jest trudniejsze. Tak, potem się okazało, że to wcale, przepraszam, musiałam sięgnąć po kabel, że to wcale nie jest takie, że to wcale nie jest takie proste, no ale jak ta książka wyszła drukiem, dostała nominację wtedy do nagrody IBBY, byłam bardzo dumna, no i to sprawiło, że miałam jakby otwarte, zaczęłam mieć takie otwarte drzwi jako pisarka młodzieżowa. I wszyscy bardzo chcieli tych książek, no a też jest trochę tak, że jeżeli nas chcą, no to też my chcemy dać. No to jest taki jakiś efekt wymiany. Natomiast bardzo długo pisałam tylko dla młodzieży, później napisałam też dwie książki dla dorosłych, prozę, Hotel dla Twoich rzeczy i Taki wstyd. Ale długo nie pisałam nic dla mniejszych dzieci. I pierwsza ta mała książeczka to była właśnie jedna z książeczek z serii Czytam sobie. To było Oko w oko z Diplodokiem. I przede wszystkim zobaczyłam, powiem to zupełnie wprost, że małe książeczki dla dzieci, które można napisać w znacznie krótszym czasie niż taką bryłę jak Mleko z miodem, 460 stron, one się bardzo dobrze sprzedają, bo rodzice chcą kupować książki małym dzieciom, natomiast no już z młodzieżą to jest tak różnie. Kiedyś zrobiłam takie badania, mówiłam to badania terenowe, bo dużo jeździłam na spotkania i pytałam młodych ludzi, kiedy ostatnio dostali jakąś książkę. To zwykle mówili, że dostawali książki, jak mieli, no jak byli całkiem malutcy oczywiście, tak, później 7 lat, 8 lat, 9 lat to jeszcze tak. Ale tak już 11-12 to rodzice przestawali im dawać książki. No a jak pytałam o to w grupach takich 15 czy 16 latków, no to to był dramat. To mówili na przykład, nie wiem, 5 lat temu, tak? To były takie odpowiedzi. Znowu młodzież. No sama.
mało. Nawiązując do tego, że czytelnictwo jakby tych małych książeczek jest większe, a tych powieści jest mniejsze, a jak jest z procesem twórczym? Co ci jest łatwiej napisać? Czy to w ogóle jest porównywalne, czy takie pytanie ma sens? Czy łatwiej jest mi napisać małą książeczkę, czy grubą powieść? Mm-hmm. Co jest ci łatwiej właśnie? Oczywiście, że małą książeczkę. Aha. Nie, to ja myślę, że już mam taką wprawę w pisaniu książek dla młodzieży, że mi przychodzi łatwo pisanie. Ja mam mnóstwo pomysłów. Ja wiem, o jakich problemach chcę pisać. Cały czas jest cała taka lista problemów, których jakoś tam jeszcze nie tknęłam, a bardzo bym chciała o nich napisać, bo te moje książki to nie są takie cukierkowe, o jakimś tam cukierkowym życiu i tylko o miłości i jakichś takich głupotach. Tylko to, tam to są... już nie ma znaczenia, że nawiążę, jest, dotyczy no, porwania, sytuacji takich, które nie są wcale oczywiste. Tak, również molestowania, tak? Mam książki, w których się pojawia depresja, samobójstwo, molestowanie, takie trudne tematy, ale one oczywiście tak podane w sposób właściwy i gdzieś tam może z pokazaniem też innych możliwości, innych dróg, więc myślę, że to jest wartościowe. I ja nie mam problemu, żeby pisać taką grubą prozę, tylko że to jest czas. To jest czas. To po prostu jest, to jest zupełnie inna rozmowa, bo słuchajcie, żeby napisać taką grubą książkę, no to potrzeba pół roku, czasami 9 miesięcy, czasami 4 miesiące, to zależy, co się robi jednocześnie jakby w tych innych obszarach mojego życia zawodowego. Ale no, mała książeczka, nawet jeżeli człowiek nad nią myśli tydzień albo dwa tygodnie, tydzień pisze, ale to jednak to jest po prostu prostsze. Natomiast pisanie dla małych dzieci jest też dosyć trudne, bo trzeba cały czas mieć naprawdę na uwadze to, ile takie malutkie dziecko jest w stanie wchłonąć, zrozumieć, że no gdzieś to nie może być język dorosłego. No więc w tym sensie to nie jest takie łatwe. Oczywiście, a powiedz mi, co teraz jednocześnie się dzieje, bo rozumiem, że to, że nie mogłyśmy się wcale tak łatwo spotkać, bo jesteś ciągle zajęta, to znaczy, że na pewno jakieś projekty realizujesz. Co możesz to nam zdradzić? No dobrze, przede wszystkim właśnie wróciłam w niedzielę z Radziejowic, a wróciłam w niedzielę, bo mnie wyrzucili, bo się zaczął znowu lockdown. Ja jeżdżę do Radziejowic, tam jest taki dom pracy twórczej, taki pałac, i staram się 2-3 razy w roku tam pojechać tak na kilka dni i zwykle jest to tak, że chcę w ten sposób dokończyć jakąś książkę albo ją zacząć. To jest najlepsze miejsce, żeby zaczynać powieści albo je kończyć. Nie wiem, na czym to polega, jest taka magia, to jest magia ucieczki z domu, słuchajcie. Skończyło. Skończyło, zaraz powiem. Jeszcze o tej magii ucieczki z domu, no bo wiecie, zawód pisarza to jest taki, no wydaje się ludziom, ale to pewnie teraz też wiele osób o tym wie, bo pracuje zdalnie. Zawsze ludzie mówili, o tobie to jest tak dobrze, no bo ty siedzisz sobie w domu i piszesz, jakby nie musisz wychodzić, nie musisz jeździć do pracy, no wszystko w porządku, tylko że to jest tak, w drugim pokoju jest dziecko, które czegoś chce, w trzecim pokoju jest pranie, które chce, żeby je powiesić, w czwartym pokoju jest pranie, które chce, żeby zostało zrobione, w piątym jest sterta naczyń, które chcą, żeby je włożyć do zmywarki, wiecie, o co chodzi. I człowiek idzie sobie, żeby zrobić kawę i myśli, o nie, no nie mogę zostawić tej sterty, muszę coś z tym zrobić, więc to pisanie jest cały czas takie przerywane, ktoś dzwoni, że wpadnie. To jest u mnie notorycznie. Czy ja mogę na chwilę wpaść, ja tylko wpadnę coś odebrać, ja tylko wpadnę po podpis na książce, no i wpada, zostaje przez godzinę, kawka, cały czas tak jest, nawet podczas pandemii. No oczywiście w dużo bardziej ograniczonym zakresie. A tu mama wpadnie, no wiecie jak to jest, bo pogadać chciała i ten. A tam się zamykam, są mi dostarczane posiłki i ja po prostu siedzę i piszę. I właśnie skończyłam, prawie skończyłam, bo jeszcze muszę kilka rzeczy dopisać, jeszcze muszę to wszystko poprawić, więc ten proces to potrwa jeszcze miesiąc co najmniej, ale tym razem książkę dla dorosłych. I zupełnie inną. I słuchajcie, pierwszą książkę, w której w ogóle pojawia się pandemia. O, pięknie.
no nie wiem, czy pięknie, w każdym razie sytuacja wyjściowa jest taka, że... Bo to na pewno w tym znaczeniu pięknie, że musimy tę niesamowitą sytuację przepracować wszyscy, także artyści, więc w tym znaczeniu im więcej będzie dzieł, w których pandemia będzie poruszana, tym to pomoże nam się z nią zmierzyć i w jakiś sposób ją też przerobić, jako tak. traumę. Znaczy ja, ja myślę, że może jeszcze nawet nie jest pora na to, bo przecież nie wiadomo, kiedy ta trauma się skończy i ile ona potrwa, tak? To trochę tak jak z wojną, no najlepsze książki o wojnie powstały po wojnie. Już troszeczkę z takiego dystansu. Natomiast no, taki trochę problem pisarzy, którzy piszą książki obyczajowe, czyli takie, no, które się dzieją tu i teraz i są o takim prawdziwym życiu, no problem jest taki, że no, my nie piszemy książek historycznych, no więc tak trochę trudno jest od tego tematu pandemii uciec. Natomiast to jest książka i poważna, ale też bardzo zabawna, bo punktem wyjścia są trzy przyjaciółki, które przyjeżdżają do sanatorium, do Iwonicza Zdroju. Zresztą wreszcie umieściłam akcję w Iwoniczu Zdroju, który znam bardzo dobrze, bo tam mieszka mój tata, więc mogłam. I jest to takie polskie spa, są różne sanatoria i tak dalej. I to są trzy przyjaciółki, takie przyjaciółki z liceum, które jednak przez lata miały ograniczony kontakt, bo jedna mieszka w Anglii, no te pozostałe też, każda miała taki trochę swój świat. No i one się tam w tym sanatorium zaczynają ze sobą rozmawiać, trochę się poznawać. W tle jest tajemnica domu, który nazwałam domem Wisielca. Ten dom tak naprawdę nie istnieje, więc go wymyśliłam. Więc jest ta tajemnica domu Wisielca. W tle jest bardzo dużo erotyki, bo jedna z tych bohaterek, no, tak trochę na śmiesznie nawet, bo jedna z tych bohaterek... no, trochę ma taki problem, że ona to uważa, że seks jest przereklamowany i tak może trochę nie bardzo. No, ale jedna z tych jej przyjaciółek jest zupełnie inna, jest bardzo otwarta, dużo opowiada i ona tak się zaczyna zmieniać. No i w pewnym momencie zostają zamknięte sanatoria i one właśnie zamieszkują, wynajmują jakby pokój, żeby jeszcze trochę zostać w tym Iwoniczu, bo nie bardzo im się chce wracać, chcą po prostu pobyć jeszcze ze sobą, więc wynajmują pokój u takiego właśnie tajemniczego pisarza, który mieszka w tym domu Wisielca, no coś takiego. A czy jest na to już wydawca ewentualnie? Nie, nie ma na to już, nie ma, nigdy nie pokazuje, to znaczy... Jeżeli sama wymyślę książkę, którą chcę napisać, to nie pokazuję jej przed wydaniem. Najpierw ją piszę i dopiero wtedy. Zdarza się, że ktoś zamawia jakąś książkę, no wtedy jest troszeczkę inna sytuacja, ale to są rzadsze takie momenty. Ja wolę pisać to, co chcę, a później zastanawiać się, kto to wyda. No więc to zakończyłam, a poza tym jest jedna taka bardzo optymistyczna nuta w tej całej sytuacji pandemicznej, to jest taka, znaczy dla mnie, jako dla pisarki, która też ma kredyt we franku na przykład i duże takie obciążenia finansowe, no to bardzo dużo ruszyło spotkań i warsztatów online, bo na wiosnę jakoś tak było, że nie chciały biblioteki, szkoły, nie bardzo chciały te spotkania online. Jestem przekonana, że to wynikało z tego, że każdy myślał, że pandemia niedługo się skończy, więc te spotkania były przesuwane na jesień. Jesienią się trochę spotkań zresztą odbyło, to nie tak, że nie, chyba odbyło się ich z 10, no lepsze to niż nic. Ale wiele się nie odbyło. 1/3 chyba się odbyła z tych zaplanowanych na jesień. No to tak mogę powiedzieć, jaki to był rząd wielkości. A teraz chyba wszyscy rozumieją, że nie ma co liczyć na to, że to się skończy, kiedy to się skończy i że dzieci bardzo łakną, potrzebują jakichś innych rzeczy. A jednak takie spotkanie z pisarzem czy jakieś warsztaty, ja je prowadzę na bardzo różne tematy. Od pisania i rysowania komiksu po takie warsztaty arteterapeutyczne, bo też skończyłam kurs arteterapii, takie trochę bardziej psychologiczne, po na przykład warsztat dobrej organizacji czasu, bardzo, bardzo, bardzo różne. No i jest teraz na to duże zapotrzebowanie. Wydaje mi się, że to właśnie wynika z tego zmęczenia i z tego, że jednak szkoły próbują coś tym dzieciom zaproponować, co je trochę ożywi, trochę tak wyrwie z tego letargu. Bo nie wiem, jakie są Państwa obserwacje, ale ja obserwuję moją 16-latkę tam za ścianą, która jest w drugiej klasie liceum, czyli za rok pisze maturę
I właściwie całe jej liceum to jest nauczanie online, no bo w zeszłym roku się zaczęło, no to do lutego miała, właściwie jeden semestr był normalny, a potem to już była pandemia. I obserwuję ten straszny taki jakiś letarg tych młodych ludzi, którzy no gdzieś tam uczą się tego, co trzeba, ale to jest wszystko w takiej zawiesinie, spodniach od dresu i ogólnej takiej, no może nie nazwałabym tego jeszcze depresją, chociaż wiele dzieci będzie miało takie problemy. Wiadomo, że psychiatria dziecięca w Polsce jest w bardzo słabej kondycji, a coraz więcej dzieci i z obserwacji, i z doniesień psychologów będzie po prostu miało przez tę pandemię problemy. No i myślę, że takie spotkania, no ja nie wierzę w jakąś magię, że to jedno spotkanie to pomoże, ale myślę, że im więcej szkoły starają się robić takich trochę innych rzeczy, jakoś te dzieci zająć, nie wiem, coś zaproponować rozmowę, nie wiem, z osobą, która jest jakaś żywa, uśmiechnięta i coś im tam ciekawego może opowiada, mam nadzieję, no to dlatego się chyba pojawiło to zapotrzebowanie, więc to jest taka nuta optymizmu w tym marazmie. Joasiu, o tobie zdecydowanie można powiedzieć, że jesteś żywa, optymistyczna i co ciekawe, kiedy się poznałyśmy w Warszawie, miałam okazję usłyszeć to, jak grasz na gitarze i jak śpiewasz, bo to jest też jakaś odnoga twojej działalności. Wydałaś przecież płytę z własnymi tekstami. Tak, wydałam płytę, która nazywa się Skrzypek bez dachu. O! Nie wiem, czy ona nie spadła. Nie, nie spadła. Tak wygląda moja płyta. Własnym sumptem ją sobie wydałam, jak to mówię. Bo ja po prostu zawsze uważam, słuchajcie, i was do tego namawiam, że naprawdę warto, jeżeli ktoś coś lubi, ma jakieś pasje, nie wiem, fotografuje, pisze, maluje, po pierwsze warto to robić, a po drugie naprawdę warto się nie bać i wychodzić z tym do ludzi, bo znajdziemy na to odbiorców, znajdziemy odbiorców na naszą twórczość, gdzie wkładamy jakiś tam kawałek swojej duszy, tak zawsze uważałam. Ta płyta się podoba wielu osobom, a wielu osobom się nie podoba, co jest zupełnie normalne i ja się już przyzwyczaiłam do tego, że moje rzeczy niektórym się podobają, innym nie. No bo z książkami tymi, na przykład dla młodzieży, to jest troszeczkę inna sytuacja, bo to są książki wydawane w normalnych wydawnictwach, komercyjnie, one mają reklamy, mają dystrybucję, Empik, sprzedaż, wszystko, tak? A takie rzeczy troszeczkę bardziej niszowe, jak taka płyta, gdzie no jest taka jakaś dziwna kobieta, która tam sobie gra na gitarze, nie jest przecież muzykiem, no robi co może i się stara i gra i sobie sama skomponowała te piosenki i napisała teksty i to jest takie, niektórzy to pewnie uważają, że ja się chwalę, że na przykład tak wydałam sobie sama płytę. A ja pomyślałam sobie, znowu to jest takie trochę myślenie, a co po mnie zostanie, tak? Tak przynajmniej będzie płyta, dzieci, wnuki. A poza tym powiem wam, że jeszcze jak nie było pandemii, bardzo dobrze się sprzedawała ta płyta na wszystkich spotkaniach autorskich, ja już jej prawie nie mam. Mój tata ją sprzedaje na swoich spotkaniach w Iwoniczu też, więc to tak. To tak a propos tych innych rzeczy. I jeszcze, bo tak a propos płyt, bo pytałaś, co się dzieje teraz. No więc oprócz tych warsztatów, które prowadzę, oprócz różnych projektów do podręczników, no bo nadal to robię, bo tak trochę się bałam, że nie będzie tych warsztatów i tych spotkań, więc coś tam musiałam wziąć, więc bardzo, bardzo dużo pracuję. Słuchajcie, ja pracuję cały czas, w weekendy też, już się przyzwyczaiłam. Właściwie ostatni dzień wolny chyba miałam jakieś 2 miesiące temu, jeden. No to tak, no tak wygląda moje życie, ale ja to wszystko kocham, więc to co mi tam? Czasami się czuję trochę zmęczona. I a propos tych bardzo dobrych rzeczy, to już powstały 2 audiobooki do moich książek, Jak ziarnka piasku, gdzieś tam są na półce. Teraz kilka dni temu przyszły Tam, gdzie zawracają bociany. Można tego też słuchać na Empik Go, na takiej platformie, gdzie można słuchać audiobooków. Bardzo polecam, to jest dla młodzieży, ale słuchajcie, ja wiem też, że moje książki dla młodzieży podobno masowo wypożyczają kobiety. Tak mi mówią bibliotekarki, więc co się tam przejmować, że to dla młodzieży. I teraz miałam taką cudowną sytuację, bo okazało się, że Empik Virtualo chcę wydać inne moje audiobooki. I byłam w studio, bo chciałam porozmawiać z aktorką, która nagrywa już w tej chwili Kawę z kardamonem, będzie nagrana cała seria i się okazało, że drzwi obok, ja nawet o tym nie wiedziałam, jest nagrywana już druga moja książka,
czyli pamiętnik Czachy dla trochę takich młodszych dzieci. Więc tam się wszyscy śmieli, że to był Jagiełło Day, no, bo tak nagrywają teraz te moje audiobooki i będzie bardzo dużo tych audiobooków. Cieszę się, bo ja ostatnio polubiłam słuchanie audiobooków, no może inni ludzie też polubią. Można przy tym na przykład gotować. Oczywiście. Albo spacerować. O gitarze, o tekstach, o płycie, powiedzmy jeszcze o twoim malowaniu, bo przecież brałaś udział w wystawach również i pokazywałaś swoje obrazy. Tak, jaką technikę? Możecie zobaczyć z tyłu są takie dwa malutkie moje obrazki, takie bardzo kolorowe, no to są maleństwa, ale mam tutaj też różne inne moje obrazy, można zobaczyć, że ściany są, jakby to powiedzieć, ściany są obwieszone, ja niestety nie mam miejsca na więcej. To malowanie zaczęło się chyba około 7-8 lat temu tak naprawdę, bo ja wcześniej też coś tam zawsze rysowałam, ale nigdy nie miałam odwagi, żeby tam jakieś większe obrazy. Zaczęłam chodzić do pracowni ona wtedy była przy Nowogrodzkiej, teraz jest przy Emilii Plater w Warszawie, więc w samym centrum. I tam się okazało, że są wspaniali ludzie, którzy malują, którzy też uczą malowania, podpowiadają. I przede wszystkim jest taka twórcza atmosfera, która mi bardzo wtedy odpowiadała w tej cudownej pracowni na Nowogrodzkiej. No teraz mamy trochę mniejszy ten lokal, ale nadal malujemy. Nawet podczas pandemii, chociaż jak był ten pierwszy lockdown, to nikt nie przychodził przez jakiś czas, bo wszyscy się bali. No naprawdę to był taki strach, chyba już ten strach nam trochę przeszedł. Nie wiem, czy dobrze, ale tak, takie są po prostu realia. Do wszystkiego człowiek się przyzwyczaja. No i rzeczywiście, brałam udział w wystawach, nawet sprzedawałam niektóre obrazy. Ja uwielbiam malować, bo mnie to bardzo relaksuje. To znaczy, jest coś takiego magicznego w malowaniu, ale może też dlatego, że ja jestem ogromną amatorką i jakby nie boję się, że mi nie wyjdzie. No to nie jest tak jak w pisaniu, że na przykład boję się, że ta książka nie będzie dobra, nie wiem, i nikt jej nie wyda, albo że jacyś krytycy ją skrytykują. Ja w malowaniu mam to w nosie, szczerze mówiąc. Niech sobie krytykują, przecież nie jestem artystą, plastykiem, mogę sobie malować jak chcę. No i tak sobie maluję jak chcę, a to co Państwo widzą, te takie maleńkie obrazki w bardzo żywych kolorach, to jest taki mój ostatni konik, wszystko jest w żywych kolorach, te takie... Niektórzy na to mówią lizaki albo cukierki, ale inspiracją były na polach wałki słomy, tak. I ja właśnie maluję takie wyimaginowane krajobrazy, które są prawdziwe, a ja je gdzieś zamieniam na krajobrazy kolorowe. No tak sobie ostatnio wymyśliłam. No i tak, no, malowanie to jest też moja wielka pasja. I bym też chciała zapomniałyśmy powiedzieć, jest jeszcze coś, co jest twoim konikiem, co uwielbiasz? Podróżowanie chyba. Uwielbiam podróżowanie, uwielbiam chodzić, w ogóle lubię naturę, spaceruję, staram się wyrobić 10 tysięcy kroków dziennie, ale ostatnio się załamałam, bo to jest naprawdę bardzo trudne, znaczy trudno to czasowo jakby pogodzić ze wszystkimi innymi rzeczami, ale bardzo lubię chodzić na spacery, lubię kontakt z naturą, uwielbiam jeździć w góry do mojego taty i tam łazić całymi godzinami, gdzieś tam na Przymiarkach, Góra Przedziwna, wszystkie te piękne, cudowne miejsca, to jest zupełnie co innego niż miasto i ja to po prostu kocham. No a poza tym moim konikiem też są moje dzieci i moja rodzina. Naprawdę mam wrażenie, że to... Może to brzmi tak banalnie, no ale jaki może być lepszy konik w życiu człowieka niż taka mała 3-letnia dziewczynka, która na przykład mówi, tam mama do niej mówi, że zamówiła jej buty gdzieś tam na Vinted czy przez internet, a Różyczka mówi wtedy: buty? Ja się zabiję, znowu buty? I wiecie, moim hobby jest na przykład kolekcjonowanie takich jej różnych śmiesznych powiedzeń, takie kolekcjonowanie myślowe, gdzieś tam się staram to też zapisywać, ale trochę nie o to chodzi. Słuchajcie, małe dziecko to jest magia. Dziecko nastolatka za ścianą to też jest magia, bo to jest dorastanie, gdzieś tam szukanie własnej tożsamości. No przecież nie pisałabym dla młodzieży, gdybym nie kochała tych dzieciaków, nie patrzyła na nich z takim zadziwieniem, dumą, też podziwem, jak się zmieniają, jak poznają świat, jak szukają siebie gdzieś tam tej swojej drogi. No więc to też jest jakimś tam moim
hobby. No nie mówiąc o moim partnerze, który też jest w pewnym sensie moim hobby, bo bardzo dużo czasu po prostu razem spędzamy, no to jest po prostu miłość, no. Ale no trudno powiedzieć, żeby miłość to było hobby, natomiast jest to na pewno może najważniejsza rzecz w życiu. Asiu, chciałabym Ci bardzo podziękować za to spotkanie i powiedz mi, czego Ci mogę, co byś chciała, żebym Ci życzyła na tę wiosnę, pewnie dziwną, bo w różnych trudnościach, ale jednak zawsze czegoś można życzyć. No to życz mi, nie powiem, że życz mi, żeby pandemia się skończyła, ona się tak szybko nie skończy, życz mi po prostu zdrowia dla mnie i dla moich bliskich. Bo wszystko inne to sobie sama stworzysz. Wszystko inne to ja sobie sama stworzę. Bardzo się cieszę, że jeszcze się nie zaraziłam COVID-em, choć miałam naprawdę dużo okazji i gdzieś ciągle cudem tego unikałam. Moja córka miała COVID i jej partner, i jej dziecko, i syn mojego partnera, więc gdzieś tam bardzo blisko był ten COVID, a jakoś nam się udało akurat w tym feralnym okresie z nimi nie spotkać. No, dosłownie było tak, że na przykład miałam się spotkać z córką o 17, ona o 16 do mnie zadzwoniła. Najpierw zadzwoniła, że jej partner ma tam temperaturę, a o 16 zadzwoniła, że straciła węch, tak? Gdyby nie to, ja bym przyjechała, więc mówię, jakiś może anioł stróż nade mną czuwa, no bo przecież nikt nie wie, jak ten COVID przejdziemy, a poza tym no, nikt nie chce być po prostu chory 2 tygodnie i na kwarantannie i nie móc nawet wyjść z domu. Jestem przekonana, że będzie to dla mnie bardzo trudne, więc tego chyba mi życz, bo całą resztę, no i żeby moi bliscy przede wszystkim byli zdrowi. No moja mama, która ma jutro drugą dawkę szczepionki, oby. I mój tata, który szczepionki nie chce, bo uważa, że mu nic nie będzie i niech szczepionka będzie dla tych, którzy tego naprawdę potrzebują, a ma 80 lat. Uważa, że COVID go nie dotknie, ponieważ on jest sprawny fizycznie i chodzi po kilkanaście kilometrów po górach dziennie. No i rąbię drewno i tak dalej, no to co mu tam COVID? No więc życz mi zdrowia dla nich, bo bardzo się o nich po prostu boję, zwyczajnie i ludzko. Właśnie tego i tego zdrowego anioła stróża, żeby nad zdrowiem Twoim i Twojej rodziny czuwał. Bardzo Ci serdecznie życzę. Dziękuję, że w tym literackim wtorku się ze mną spotkałaś. No i cóż, do lepszych czasów, do twórczości siadajmy. I może jeszcze kiedyś będziemy miały okazję przy nowej Twojej książce się spotkać. Serdecznie dziękuję Tobie za tę rozmowę. Państwu też wszystkim życzę przede wszystkim zdrowia, bo zdrowie jest na wagę złota w tych czasach. No i oczywiście życzę nam wszystkim, żeby... No, każdy mówi, żeby to się już skończyło. Oczywiście tak, ale też przede wszystkim, żebyśmy potrafili w tej trudnej sytuacji jakoś się odnaleźć, bo to jest chyba lepsze życzenie. I zawsze dzieciakom na spotkaniach, dlatego tym bym chciała zakończyć, opowiadam taką historyjkę z książeczki, którą napisałam, jak miałam lat 7. Napisałam wtedy taką książeczkę, która miała tytuł Przygody Pifa i miała wielkość mniej więcej 2 pudełek od zapałek. Pif był psem wiejskim, mieszkał w budzie i był przypięty do tej budy łańcuchem. I jego największym marzeniem była podróż dookoła świata. Pewnego dnia Pif zerwał się z łańcucha, rozwalił tę budę na kawałki, na deski i z tych desek zbudował tratwę i tą tratwą opłynął świat dookoła. To jest przykład na to, że w każdej sytuacji można znaleźć jakieś rozwiązanie, jakieś wyjście, po prostu się w niej odnaleźć. Nawet kiedy czujemy, że jesteśmy w czarnej dziurze, bo inaczej gorzej nie powiem, zawsze gdzieś tam może być lepiej, możemy coś z tym zrobić. Życzę Państwu twórczego, po prostu twórczego życia, gdzieś tam szukania tych obszarów swoich pasji, zainteresowań, nawet w tym trudnym okresie. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie do Gorzowa. Dziękuję za tę rozmowę. Do zobaczenia. Do zobaczenia.